Drukarka HP LaserJet CP1025 i problem, jak wymienić bęben. Bęben znajduje się tam, pod tonerami. O, teraz widać bębenek. I powiem Wam szczerze, że wymiana na pierwszy rzut oka może być bardzo skomplikowana. Ja wymieniłem przed chwilą dwa tonery, dzięki temu wszystkie tonery są już pełne, a liczę na to, że znikną takie kreseczki, które się pojawiają. Po jednej stronie ich nie ma, po drugiej stronie są. Nie podoba mi się to i mam nadzieję, że bęben pomoże. Więc ciężka sprawa, trzeba wymienić bęben. Jak to zrobić? Pyk, pyk. To jest cała magia wymiany bębna. Tutaj bębenek już sobie czeka. Bęben wyciąga się tędy, prawda? Zaskakujące. Stary idzie do wyrzucenia. Wkładam nowy. Zabezpieczam, czy tam podnoszę. Opuszczam klapeczkę. I bębenek będzie zaraz śmigał jak nowy. Mam nadzieję. Włączmy prąd. Trochę będzie szumiało. Dobra. I sprawdźmy, co się teraz wydarzy. To chwilę potrwa. No, było tak. Zobaczymy, czy będzie jakaś zmiana. Sam bęben nie jest drogi. Znaczy, jeżeli kupujecie oryginał, to jest drogi. Tu jest symbol CE314. Ok. Bębenek wygląda tak. Nie widać po nim, żeby był zużyty, no ale jest. Mam nadzieję, że to pomoże. No, bardzo długo się nagrzewa. To jest jakiś dramat. Czekamy. Oczekiwanie. No niby ta kopia nie była ostatnia, ale to no nie u mnie. Spróbujemy bębenek. Jeszcze popatrzmy sobie na go. Czy on jest zużyty? Nie widać jakiegoś zużycia. No dobra, oho, maszyna mi się uruchomiła, więc zróbmy raport. Już? Czy nie już? Troszkę to trwa.
wyszło. No i zobaczmy, czy... Tak. No, szału nie ma, ale jest lepiej. Jest lepsze nasycenie, kresek jest mniej. Tu było widać takie mocne przebarwienia na biało. Na nowym jest tego mniej. No, nie jest idealnie, ale to jest drukarka biuro, nie biurowa, tylko domowa, więc dobra. Jest lepsze nasycenie. Dobra, może być. Jak dla mnie bomba. Tonery kompatybilne, ciekawe czy działają. Działają pełny. A, jest ok. No spoko, chyba można polecić te nieoryginalne produkty.